Witam wszystkich serdecznie, naszych widzów i słuchaczy. Ksiądz Jakub Klimontowski, redakcja Fakcji. A moim gościem dzisiaj jest pani Maria Kulbida. Szczęść Boże, witam Państwa również. Wieloletnia podróżniczka. I pierwsze pytanie właśnie, pani Mario, jak to się stało? Jak długo pani działa na rynku podróżniczym, pielgrzymkowym? I jak to się w ogóle wszystko na początku zaczęło? Proszę Państwa, no w tym roku mija mi 35 lat pracy, które prowadzę w biurze podróży. Działamy od 1989 roku. Cieszę się, że udało się nam tyle lat przepracować we Wrocławiu. Jesteśmy, że tak powiem, na rynku zrzeszeni w Dolnośląskiej Izbie Turystycznej, w Polskiej Izbie Turystyki. W związku z tym mamy już za sobą bardzo, bardzo wiele lat doświadczenia pracy na rynku pielgrzymkowym i wycieczkowym turystycznym. Cieszę się, że powstało biuro Arche Travel w Świdnicy, diecezjalne biuro podróży. Ono powstało z myślą o tym, żeby po prostu pokazać Państwu piękno całego świata, ale zarazem rzetelnie, uczciwie, solidnie, konkretnie i rzeczowo pokazać to wszystko, co chcemy Wam, że tak powiem, zaprezentować. Nasze pielgrzymki będą i są przygotowywane bardzo starannie na bazie sprawdzonych hoteli, sprawdzonych przewoźników, transportu, tego wszystkiego, co Państwu zapewnia bezpieczeństwo. Arche Travel jest ubezpieczone w firmie, która pracuje na rynku ubezpieczeniowym już prawie 20 parę lat. Bardzo wysokie są stawki ubezpieczeniowe. Gwarantuję to Państwu wszelkie świadczenia chorobowe, nie daj Boże przewlekłe, czy tam jakieś transportowe. To wszystko, co się wiąże z pełnym bezpieczeństwem Państwo macie u nas zagwarantowane. No właśnie, to bezpieczeństwo to chyba tu jest też takie trochę słowo klucz. Kiedy organizujemy różne pielgrzymki, wyjazdy, nawet parafialne czy diecezjalne, to dużo łatwiej i bezpieczniej jest podróżować jednak wykorzystując pomoc biura podróży niż samemu być organizatorem takiego wyjazdu. Tak, wiemy, że było kilka takich przypadków w Polsce, gdzie różne sytuacje, że tak powiem, się zdarzały. Niemniej jednak trzeba przyznać, że lata doświadczeń nasze są gwarancją dla Państwa bezpieczeństwa, porządnego standardu hoteli, dobrego zabezpieczenia, transportu, rzetelnych linii lotniczych. No to wszystko, co wiąże się po prostu z Państwa bezpieczeństwem, a zarazem zapewnieniem tego, że Państwo wyjedziecie, wrócicie szczęśliwi, zadowoleni i najważniejszy czas, urlop, który poświęcicie, pieniążki, będą rzetelnie, uczciwie wykorzystane. No właśnie, przecież urlop czy pielgrzymka jest po to, żeby trochę odpocząć i naładować też te duchowe akumulatory. I może właśnie, jakie pierwsze sukcesy ma biuro Arche Travel w tym ostatnim czasie? Tak się, że zrobiliśmy pierwszą wycieczkę na długi weekend do Włoch. Grupa bardzo duża, 50 parę osób. Polecieliśmy samolotem z Wrocławia, wróciliśmy z Rzymu. No, hotele były wszystkie 3-4-gwiazdkowe, śniadanie, obiad, kolacje, autokar sprawdzony, doskonały, pilot, miejscowi przewodnicy, naprawdę wszyscy wrócili super, bardzo zadowoleni. Także zapraszam Państwa na nasze pielgrzymki, na naszą stronę, która jest Arche Travel, decyzjalne biuro podróży w Świdnicy. W związku z tym, że wybiera się z nami ksiądz biskup Marek we wrześniu na pielgrzymkę szlakiem świętego Krzysztofa, będzie to południe Hiszpanii, wylot z Wrocławia do Malagi i tam jest Sewilla, Kordoba, Granada, Gibraltar. Każdego dnia będzie msza święta, jest zapewniony, przewodnicy są miejscowi, no ale również odpoczynek, na dzień odpoczynku też mamy zapewniony dobry. Hotel jest jeden, więc nie będzie wędrówek, że tak powiem, jeżeli chodzi o przemieszczanie się osób. I dodatkowym takim gościem specjalnym pielgrzymki, jak rozumiem, będzie ksiądz biskup Marek wtedy. Tak, tak. Ksiądz biskup Marek nam, że tak powiem, zaplanował czas, poświęci nam czas i bardzo się cieszy, bo powiedział, że chętnie by zobaczył grób Krzysztofa Kolumba, Granadę, piękna katedra, Kordobę, no, meczet, że tak powiem, Omajadów, który jest w naszym posiadaniu, w posiadaniu chrześcijan. Liczymy na to, że różne rozmowy są, a toczą się takie, żeby oddać meczet Omajadów w Kordobie Izraelitom, a oni, żeby nam oddali wieczernik. Ja życzę Państwu i sobie, żebyśmy tych czasów doczekali. A jeśli chodzi o takie pielgrzymki, no nie tylko może zagraniczne, gdzieś daleko, ale tutaj
w naszej ojczyźnie, w Polsce, czy to też jest w ofercie biura Arche Travel? Tak, proszę księdza i proszę państwa, zapraszam serdecznie wszystkie pierwsze soboty miesiąca. Zaczynamy od lipca. Będziemy wyjeżdżać na, że tak powiem, dzień na Jasną Górę w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Wiadomo, że to jest dzień zawierzenia Matce Bożej, więc będziemy zbierać państwa z całej diecezji świdnickiej i powrót autokarem i wyjazd tam na miejscu. To wszystko, co się dzieje u ojców Paulinów. Myślę, że nie każda parafia może taki wyjazd organizować, więc będziemy zbierać państwa i zachęcam. Naprawdę jest to jedyny dzień, gdzie można po prostu na spokojnie być z dużą grupą ludzi, zobaczyć, ile osób odwiedza Jasną Górę, a zarazem no, przeżyć to samemu tam na miejscu. Czy jeszcze jakieś inne pielgrzymki tutaj w Polsce są też organizowane? Tak, proszę księdza. Jesteśmy na etapie tego, żeby 15 sierpnia przygotować. Jest zorganizowana pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej, do Kalwarii Zebrzydowskiej, do ojców Franciszkanów. Nasza tutaj teren Dolnego Śląska. Ja również zapraszam państwa do Barda, gdzie mamy, gdzie diecezjalne biuro, że tak powiem, też będzie robić kotlinę kłodzką, bo wiadomo, że również przyjmujemy przyjezdnych. Mieliśmy teraz pielgrzymkę z Urugwaju, przepraszam, która odwiedzała nasz teren Dolnego Śląska. Byli w Bardzie, w Ambierzycach i katedra w Świdnicy. Ma już słuchawki, także naprawdę myślę, że mamy się też czym pochwalić i będziemy przyjmować gości z zewnątrz. A jeśli chodzi na przykład, bo to jest pewna oferta, która już jest przygotowana, ale tak, gdyby na przykład ktoś miał swój jakiś pomysł, koncepcję wyjazdu, gdzie chce jechać, jakie miejsca chce odwiedzić, to czy też jest taka możliwość, że się zgłasza do państwa, do biura i taka oferta jest mu przygotowywana? Tak, tak, jak najbardziej. Zachęcamy osoby, które mają jakikolwiek pomysł na zorganizowanie pielgrzymki, czy to będą wyjazdy indywidualne, rodzinne, czy grupowe. Zrobimy wszystko. Robimy to, mamy tak zwane pielgrzymki okolicznościowe, bo często ludzie chcą jechać czy do Lourdes z rodziną. Są samoloty w tej chwili z Krakowa, więc to ułatwia nam bardzo. Będziemy chcieli również puszczać, wysyłać do Lourdes osoby niepełnosprawne, ponieważ przyjeżdża tam cały świat. W czwartki i w poniedziałki są samoloty. Myślę, że nam się to uda jako jedynemu biuru w Polsce w tej chwili zorganizować wycieczkę, pielgrzymkę dla osób niepełnosprawnych z całej Polski, ale również robimy takie wyjazdy do Medjugorje w czerwcu na rocznicę objawień. Tych wyjazdów jest bardzo dużo i każde państwa życzenie zostanie spełnione, wykonane rzetelnie, uczciwie i jak na najwyższym poziomie, że tak powiem, hotelowym, obsługę ubezpieczeniową. Czyli biuro Arche Travel może stosunkowo dosyć młode, czerpie jednak z bogatego doświadczenia pani Marii? Tak, jak najbardziej. No to się właśnie na to przekłada, że 35 lat mojej pracy, ja już przeżyłam, no 35 lat prowadziłam biuro podróży i w związku z tym już niektórych biur nawet nie pamiętam, które były, upadły i różnego rodzaju komplikacje bywały, ponieważ takie się zdarzały i z pielgrzymkami, z biurami podróży. Dlatego bardzo, bardzo ostrożnie, że tak powiem, każdą grupę przygotowujemy starannie, rzetelnie. Staramy się, żeby to po prostu państwa zadowolić i zaspokoić wszelkie oczekiwania, które państwo, z którymi państwo do nas przyjdziecie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Maria Kulbida. Pracownik biura Arche Travel Świdnice, decyzjalne biuro podróży. Zapraszam serdecznie, długa 60. Dziękuję bardzo. Ksiądz Jakub Klimotowski, redakcja W Akcji. Szczęść Boże.